Czy ksiądz, który dopuścił się czynów pedofilskich, może pójść do nieba? Jeśli tak, to ja nie chcę mieć z takim niebem nic wspólnego, napisała pewna użytkowniczka mojego forum. W tym postawieniu sprawy pobrzmiewa pewne nieporozumienie, że oto księża, ludzie kościoła, ci, którzy regularnie chodzą na msze, mają gwarancję pójścia do nieba niezależnie od tego, jak przeżyją swoje życie. Otóż nic bardziej błędnego. Zobacz to! W toruńskiej katedrze, nad wejściem do zakrystii, pojawiają się m.in. sceny z Sądu Ostatecznego. Bardzo obrazowo przedstawieni są tutaj Belzebub i jego kompanii, którzy wrzucają do piekła różnych ludzi, jak idzie – duchownych, możnych, ale także celebrytów. Wszystkich obowiązują te same zasady. Nikt nie ma taryfy ulgowej. Do nieba idzie się na podstawie wiary, a ta popycha do dobrych czynów. Jeśli ktoś dopuścił się czynów pedofilskich, to raczej nie z powodu wiary, ale jej braku. Tak, można sobie wyobrazić księdza, który wiary nie ma. Zatem trudno powiedzieć, że ktoś taki jest na kursie do nieba. Ale jest jeszcze szansa. Pamiętacie łotra na krzyżu? Nie był to dobry chłopiec z elitarnego liceum, a jednak Jezus obiecał mu niebo po nawróceniu. Innymi słowy, ksiądz pedofil, tak jak każdy inny bandyta, nie musi trafić do piekła. Ksiądz Dariusz Ibański, pozdrawiam.